Teraz ja będę szedł w takim wypadku już bezpośrednio drugą część zrobię. Taki druga część. To jest tak. Ten rewizjonizm historyczny, o którym mówiłem na samym początku, jest koszmarnie duży. Najlepszym przykładem rewizjonizmu historycznego, jeśli chodzi o kwestię wojny secesyjnej, jest kwestia flagi Konfederacji. Ponieważ to, co jest bardzo często brane za flagę Konfederacji, czyli ta czerwona szmata z niebieskimi pasami i z gwiazdami, nie jest flagą skonfederowanych Stanów Zjednoczonych. I nigdy nie była. Flaga skonfederowanych Stanów Zjednoczonych wygląda tak, że jest czerwono-biało-czerwony pas, kwadrat i gwiazdki w kółku. I to jest flaga skonfederowanych Stanów Zjednoczonych. To, co jest uważane za flagę skonfederowanych Stanów Zjednoczonych bardzo często, to jest battle flag armii Virginii, która była dowodzona przez generała Lee. Dlaczego ona się jest uważana za flagę konfederacji i tak jest, tak bardzo jest ona wryta? Ponieważ Stany Skonfederowane przegrały wojnę secesyjną. Nikt nie chce chełpić, hołubić i czcić przegranej strony. Ale generał Lee, chociaż przegrał, to spuszczał łomot żołnierzom Unii tam, gdzie ich spotkał i wygrał więcej bitew niż przegrał. Więc to z jego glorią i z glorią właśnie Armii Virginiańskiej związany jest bardzo mocno mit właśnie straconej sprawy. I ten rewizjonizm idzie bardzo głęboko i on wchodzi bardzo mocno w kwestię głównych powodów wojny secesyjnej. I teraz, jako powodów wojny secesyjnej, to jest tak, nie będziemy się oszukiwać. Powodów, dla których doszło do rozpadu Stanów Zjednoczonych, jest bardzo wiele. Natomiast głównym powodem jest niewolnictwo. Nawet jeżeli spojrzymy sobie na te inne powody, które są podawane bardzo często, zwłaszcza w tej chwili są podejmowane, żeby tłumaczyć, dlaczego południe postanowiło się oddzielić od federacji, jak tylko zajrzymy w nie głębiej, zdamy sobie sprawę z tego, że coś z tymi argumentami jest nie w porządku. I teraz tak. Zaczniemy sobie właśnie w tej chwili rozmontowywać kwestie związane z tymi głównymi powodami, jakoby podawanymi, które spowodowały, że doszło do rozpadu Stanów Zjednoczonych. Jednym z takich głównych powodów, który jest podawany bardzo często, to jest kwestia związana z podatkami, a głównie z taryfami od importu dóbr z zagranicy. Ponieważ faktycznie ona się jeszcze przed inauguracją Lincolna, czyli jeszcze przed 1860 rokiem, znacznie mocno podniosły te taryfy, podatki. Ponieważ to na to należy zwrócić uwagę, to jeżeli mówimy o podatkach w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, to nie mówimy o podatkach zrzuconych na zwykłych obywateli. Mówimy przede wszystkim o podatku federalnym, ponieważ inne podatki tak naprawdę nie istnieją. Mówimy o głównym podatku federalnym, czyli podatku od importu. I teraz z podatkiem od importu jest o tyle śmiesznie, że zachowały się do dzisiaj zapiski z portów i bardzo dużo dokumentów związanych właśnie z budżetem federalnym z tamtego czasu. I okazuje się, że 63% wszystkich pieniędzy, które wpływały do kasy państwa z podatków w ogóle, pochodziły z Nowego Jorku. Czyli generalnie z północnego stanu. 63%, 2/3. Drugie, znaczy reszta to było z 15% to był Boston, czyli również północny stan, Boston, Massachusetts, a kolejne jakieś 2-3% to była Louisiana w Nowym Orleanie, czyli pierwszy południowy stan, ponieważ to były trzy główne porty, które wtedy funkcjonowały, trzy główne porty handlowe. Nowy Jork, Boston i Louisiana. Więc prawda jest taka, że wysokie podatki na import dóbr w gruncie rzeczy nie bardzo obciążały import na południe, ponieważ południe głównie eksportowało rzeczy. Eksportowało bawełnę, eksportowało melasę, eksportowało cukier. To, co importowano, to byli niewolnicy, od których podniósł się podatek.
Nie? Więc już na tym etapie widzimy, że niewolnictwo pośrednio było problemem. Druga kwestia, bardzo ważna, bardzo ciekawa sprawa jest tak, że jest taki temat, który jest nazywany, to jest podatek Morilla bodajże się nazywał. To był taki podatek, który został wprowadzony, taka taryfa, która sprawiała, że importowanie bawełny z zagranicy okazywało się bardziej opłacalne niż branie bawełny z południa. I to jest też bardzo często podawane jako taki przykład na to, że rząd federalny nienawidził południa i dlatego nakładał takie prawa, które karały południe. Natomiast warto zauważyć, że podatek, o którym mówimy, czyli ta taryfa Morilla, została wprowadzona już po tym, jak Karolina, Virginia, Alabama i Georgia podpisały akt secesji i była to próba ratowania amerykańskiej gospodarki przed utratą głównego źródła bawełny. Więc to nie jest tyle co przyczyna, co ten podatek wynikał tak naprawdę z tego, że doszło do secesji w Stanach Zjednoczonych. Ale patrzmy dalej na takie główne powody. Kolejnym głównym powodem podawanym przez bardzo wielu rewizjonistów, takich nazwijmy, to jest to, że rząd federalny nie bardzo robił cokolwiek z ruchem abolicjonistycznym, który powstał w Stanach Zjednoczonych. Bo trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o kwestię abolicjonizmu, abolicjonistów, to w Stanach oni przyjmowali bardzo często bardzo radykalną formę. Świetnym przykładem jest taki koleżka, który się nazywał John Brown, który był dobrze wykształconym gościem z północy, który tak bardzo nienawidził instytucji niewolnictwa, że uważa się, że oszalał z tego powodu. I w ogóle John Brown robił jakieś absolutnie dzikie harce. Napadał na plantacje, napadał na handlarzy niewolników. On i jego grupa była odpowiedzialna za wszczynanie zamieszek, za morderstwa, za porwania, wymuszenia. Oczywiście wyciąganie z plantacji niewolników i wywożenie ich na północ tak zwaną podziemną koleją, która nie była do końca podziemną koleją, tylko tak się to nazywało, Underground Railroad. Railway, przepraszam, Underground Railway. Tak naprawdę była to linia, łańcuch przerzutowy uwolnionych niewolników. I John Brown hasał sobie jak niemożliwy po Kansas i mówi się bardzo często, że to on jest odpowiedzialny za takie jedno z ważniejszych wydarzeń, które jest preludium do wybuchu wojny secesyjnej, czyli tak zwanego Bleeding Kansas, czyli krwawiącego Kansas, czyli walk abolicjonistów z właścicielami niewolników, które wynikły z tego, że Kansas miało podjąć decyzję, czy chce być stanem niewolniczym, czy wolnym stanem, i doszło do patologicznego lobbowania, łącznie z tym, że przesiedlano na siłę obywateli innych stanów i próbowano ich osiedlać na terenie Kansas tylko po to, żeby głosowali za jedną albo za drugą opcją. I tam dochodziło do absolutnej patologii. W ogóle krwawiące Kansas to jest takie wydarzenie, które trwa od 1954 roku do 61, czyli do wybuchu wojny secesyjnej. I co jest bardzo śmieszne, takie referenda, takie głosowania w ogóle, które się odbywały w Stanach, zacznę od tego drugiego pytania, a potem przejdę do pierwszego. Były super, super tam w tym mataczono, ponieważ mężczyźni mogli głosować i bogaci ludzie mogli głosować. Na przykład bogate kobiety miały głos, mogły sobie kupić ten głos. I teraz robiono takie sztuczki, że na przykład jeśli było głosowanie na terenie stanu i załóżmy, że stan miał w danym momencie 60 tysięcy mieszkańców, to robiono na przykład taką sztuczkę, że przyjeżdżała na ten teren armia amerykańska, która miała 12 tysięcy albo 15 tysięcy żołnierzy, którzy, ponieważ byli obywatelami amerykańskimi, którzy akurat stacjonowali na terenie danego stanu, mieli prawo głosu. I pozwalano im głosować o sprawach związanych z konkretnym stanem, chociaż absolutnie z niego nie pochodzili, ale akurat tu byli, więc mieli prawo głosu. Więc tam było to super
Głosowania były w każdym hrabstwie, a potem listy były zbierane i było to głosowanie przeliczane. Zdarzały się też takie sytuacje, że poszczególne jednostki kawalerii jeździły od hrabstwa do hrabstwa i głosowały w różnych hrabstwach, podbijając ilość głosów i robiąc jakieś absolutne hocki-klocki z tym związane. Więc tak to wyglądało, jeśli chodzi o kwestię głosowania. Jest masa zapisów w pamiętnikach, jest masa artykułów w gazetach, które protestowały przeciwko takim rozwiązaniom. Tylko że nie bardzo było jak temu protestować, nie? Bo jeżeli nagle ci wpada 7-8 tysięcy żołnierzy do miasta i mówi, że będzie głosować, to trudno było mu powiedzieć, że będzie głosowali. Jakby nie bardzo się byliśmy, nie bardzo się ktokolwiek w stanie przeciwstawić. Ale takie zapiski są jak najbardziej i one są super, super częste. Zresztą jest to jeden z fajniejszych motywów z serialu Deadwood, który się też pojawia. Kiedy tam jest głosowanie o przyłączeniu do Stanów i dokładnie tak samo się pojawiają tam amerykańscy żołnierze, którzy głosują za. Wtedy, kiedy powinni. I tych takich działań abolicjonistycznych i różnego rodzaju takiej partyzantki, atakowania posiadaczy niewolników, wykradania niewolników, mimo tego, że bodajże w 1850 roku zostaje przegłosowane takie prawo, które nakazuje, nawet jeżeli niewolnik uciekł na północ, nakazuje go schwytać i przywieźć z powrotem na teren plantacji, z której uciekł, to mimo wszystko wiadomo, że jak ucieknie bardzo daleko, to już nigdy nie wróci do siebie, jak to się wydaje. Natomiast faktycznie to też wprowadziło takie duże napięcia na linii rządu federalnego a obywateli konkretnych stanów, przede wszystkim stanów niewolniczych. Co jest bardzo zabawne, taką anegdotką jest znana może bądź nieznana organizacja detektywistyczna Pinkertonów, która pochodziła z Nowego Jorku, którzy to Pinkertonowie byli jakimś absolutną zmorą Stanów Zjednoczonych, ponieważ byli to ludzie, którzy byli firmą detektywistyczną, która z jednej strony brała pieniądze i dokonywali napadów na brali pieniądze od abolicjonistów i dokonywali napadów na plantacje, a z drugiej strony nie mieli żadnego problemu, żeby brać pieniądze i śledzić niewolników, którzy na przykład uciekli do Kanady. Szaleństwo. Ale były takie różnego rodzaju zabawy w tym związane. Natomiast i tutaj też śmierć Johna Browna bardzo mocno wstrząsnęła wszystkimi stanami tak naprawdę, od góry, od północy do południa. I teraz są jeszcze kolejne sprawy, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o kwestię powodów. Bo jak widać, kwestia tej nierówności traktowania konkretnych stanów też jest związana z niewolnictwem. Ale kolejny element to jest różnego rodzaju problemy wynikające z tego, że Stany Północne w okresie wybuchu wojny secesyjnej, czyli w 1861 roku, to jest 21 milionów mieszkańców. To jest ta suma, 21 milionów mieszkańców. Jeżeli mówimy o Stanach Południowych, to tych mieszkańców jest 5 milionów. I za pomocą tych głosów, znaczy w sensie tych osób, liczone były głosy senatorskie i głosy elektorskie, które miały wpływ na wybory, między innymi, czy na różnego rodzaju inne legislacje. Na bardzo różnych etapach dochodziło do dziwnego liczenia, ponieważ trzeba pamiętać, że na terenie Stanów Południowych znajdowało się jeszcze około 4 milionów niewolników, którzy czasem byli liczeni do populacji stanu, a czasem nie byli liczeni do populacji Stanów Południowych. Więc na tym etapie też, tutaj też były różnego rodzaju mataczenia i też widać, że to niewolnictwo odciskało swoje piętno na tym, jak wyglądała kwestia różnego rodzaju ruchów legislacyjnych, które były pchane w różne strony. Ostatnim powodem, takim dużym, jeśli chodzi o kwestię powodów wybuchu wojny secesyjnej, które nie były niewolnictwem, to były wybór Lincolna na prezydenta. I to jest tak, w ogóle Lincoln jest super interesującą postacią. I
mit, w ogóle ludzie związani z przegraną sprawą z Lost Cause'em, bardzo mocno próbują tego Lincolna umaczać w różne teorie spiskowe i wmawiać jego postaci tak naprawdę, dopisywać mu do historii rzeczy, których albo nie robił, albo spróbować skreślać rzeczy, które robił faktycznie. Ponieważ na przykład mówi się, że Lincoln nie był przeciwnikiem niewolnictwa. Jest taki potoczny mit na ten temat i tutaj się wyciąga takie wystąpienie, które on miał kiedyś przed bardzo bogatymi ludźmi z północy, kiedy to powiedział, że jego najważniejszym zadaniem jest uchronić Unię przed rozpadem i jeśli zostanie prezydentem, to jeśli będzie mógł, i to jest trochę parafraza, ale jeśli będzie mógł uchronić Unię, likwidując niewolnictwo, to to zrobi, a jeżeli będzie mógł uchronić Unię, zostawiając sytuację tak, jak jest, to też to zrobi. Natomiast warto zauważyć, że Lincoln był dosyć dobrym politykiem, bardzo wytrawnym w swojej dziedzinie, a trzeba wiedzieć, że ludzie zasadniczo w Stanach Zjednoczonych byli rasistami, więc nie mógł tak otwarcie mówić, że totalnie zniesie niewolnictwo i w tym momencie jest pozamiatane. Kolejna rzecz, którą się mówi Lincolnowi, to jest to, że faktycznie Proclamation of Emancipation, czyli ten akt, który zostaje podpisany przez niego w trakcie trwania wojny secesyjnej, jest dopiero w trakcie wojny secesyjnej, że on dopiero uwalnia niewolników, tak naprawdę jak już przegrywają tą wojnę i on potrzebuje siły do tego, żeby mieć dodatkowych rekrutów i rekrutuje czarnoskórych. To jest absolutną bzdurą, ponieważ po pierwsze Proclamation of Emancipation to jest jedna sprawa, a rekrutowanie czarnoskórych do wojska następuje znacznie, znacznie później. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że w amerykańskim Muzeum Kongresu znajdują się pierwsze jego notatki i pierwsze drafty Proclamation of Emancipation, które Lincoln już pisał, zanim jeszcze kandydował na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc widać, że ten pomysł był w jego głowie już od dawna. Kolejna sprawa jest taka, że Proclamation of Emancipation i w ogóle cały ten myśl Lincolna dotyczy tylko i wyłącznie skonfederowanych Stanów Zjednoczonych i uwalnia niewolników tylko i wyłącznie z terenów, które dokonały secesji. Co też ma ogromne znaczenie, ponieważ należy pamiętać, że w trakcie wojny secesyjnej nie było dwóch Ameryk, tylko były tak naprawdę trzy Ameryki. Była Unia, była Konfederacja i były cztery stany, czyli Missouri, Kentucky, zachodnia Virginia i Delaware bodajże, które chociaż nie przystąpiły do secesji, do Konfederacji, nie zrezygnowały z niewolnictwa. A były to dość duże stany, więc jasnym było, że jeżeli Proclamation of Emancipation będzie obejmowało wszystkie stany, to nagle się okaże, że tego wroga jest więcej. I takich przykładów na to, że Lincoln lawirował, a w tej chwili wokół jego postaci dokonywane są podobne lawiracje, że tak powiem, jest znacznie, znacznie więcej. Warto też zauważyć, że podaje się wybór Lincolna na prezydenta jako jeden z powodów wybuchu wojny secesyjnej, ale próbuje się przemilczeć, że jest to jeden z głównych powodów wybuchu wojny secesyjnej, ponieważ był przeciwnikiem niewolnictwa. I gdyby nie był przeciwnikiem niewolnictwa, to byłby mniejszy problem. Ba, wiadomo było, że jest gorliwym przeciwnikiem niewolnictwa, ponieważ kiedy doszło do wyborów w 1860 roku, to w 11 stanach na terenie południa nazwiska Lincolna nawet nie było na listach do głosowania. A i tak wygrał. Tak bardzo nie chcieli, żeby w ogóle on został prezydentem. Więc, a wygrał. I to tak kategorycznie. Więc dalej kolejna ciekawa sprawa jest taka, że wybór Lincolna na prezydenta i jego inauguracja jako prezydenta odbyły się już tak naprawdę po tym, jak pierwsze stany podpisały akty secesyjne. Więc oni i tak już się odłączali. Niezależnie od tego, czy Lincoln wygrał, czy nie. Więc mówię, sporo jest tego rewizjonizmu w tym temacie.
No to, co powiedziałem, jest, to, co powiedziałem wcześniej, jest kluczowe. To znaczy, należy pamiętać o tym, że Stany Zjednoczone są bardzo rasistowskim krajem w tamtym czasie. Jakby XIX wiek, nawet wśród abolicjonistów, była masa rasistów. Ponieważ mogłeś absolutnie uważać, że biali są lepsi niż czarni i cały czas uważać, że niewolnictwo jest złe. To się jedno z drugim nie kolidowało ze sobą. Stąd też uważanie, mówienie wprost, że wojna secesyjna wybuchła z powodu niewolnictwa, jest trudnym tematem, ponieważ wiadomym jest, że w aktach wybuchu wojny jest zachowanie Unii. Natomiast powodem zachowania Unii, rozpadu Unii, było niewolnictwo. Mimo rasizmu, który był rozplemiony wszędzie, że tak powiem, dookoła. I teraz to niewolnictwo magiczne, do którego dochodzimy. Dlaczego uważamy, dlaczego większość uważa, historyków, że jednak głównym powodem było niewolnictwo oprócz tego? Oprócz tego wszystkiego, co powiedzieliśmy. Zachowanie niewolnictwa dla południowych Stanów stanowiło kluczowy aspekt ich przetrwania. Gospodarka południa, zwłaszcza po tym, jak wprowadzono pewne rozwiązania przemysłowe i doszło do rozbudowy Atlanty jako bardzo ważnego centrum przemysłowego, Południe stało się zależne od niewolnictwa pod każdym względem. Po zakończeniu wojny meksykańskiej faktycznie ilość ludzi, która była zdolna do pracy, była znacznie mniejsza niż można było chcieć. Wiemy już, że tam było raptem 5 milionów mieszkańców, a teren był ogromny, więc ci niewolnicy okazywali się być niezbędni do tego, żeby cokolwiek robić. Ba, jest taki żart, który funkcjonował już wtedy, czyli jaka jest różnica między czarnoskórym niewolnikiem pracującym na plantacji w Virginii, a irlandzkim robotnikiem pracującym w fabryce w Nowym Jorku. I odpowiedź na ten żart jest taka, że czarnoskóry niewolnik miał dach nad głową, wyżywienie i opiekę medyczną za darmo. Czego nie miał irlandzki robotnik, który zresztą też nie miał wolności, ponieważ był umoczony w długi związane z jego przyjazdem do Stanów Zjednoczonych i zanim te długi spłacił, potrafiło minąć 10-15 lat, zanim spłacił bilet, którym tutaj przypłynął do Ameryku. Więc jest to tak. Ten problem na terenie południa, problem, sposób, w jaki ta gospodarka została skonstruowana wokół niewolnictwa, jest jeszcze spotęgowany tym, że faktycznie wszystkie kraje Europy, przynajmniej najważniejsze kraje Europy, czerpią korzyści z tego niewolnictwa. Wielka Brytania importuje bawełnę na niezwykłe ilości i wręcz jest bardzo za tym, żeby Stany Zjednoczone się podzieliły, ponieważ te taryfy, które zostały nałożone i różnego rodzaju podatki, da się od nowa renegocjować. Więc może da się na tym ugrać dodatkowy zysk. Więc jest to dość skomplikowana sprawa, ale ci niewolnicy pojawiają się w każdym możliwym aspekcie, o którym mówimy, jeśli chodzi o kwestie Stanów Zjednoczonych. I teraz jest jeszcze jedna. Jest jeszcze kilka rzeczy, o których chcę powiedzieć, ale zostałem poproszony przez Termosa, który chciał się zapytać o kwestię Indian w trakcie wojny secesyjnej. I z Indianami przede wszystkim. Nie z Indianami, ponieważ myślę, że już wystarczająco minęło dużo czasu, żeby naprawić błąd jednego idioty z przeszłości, który nazwał tych ludzi Indianami. I nazywajmy ich pierwszymi narodami, tak jak oni sami chcą być w tej chwili nazywani. Kwestia pierwszych narodów w trakcie wojny secesyjnej jest absolutnie śmieszna, ponieważ terytorium indiańskie znajdują się pomiędzy Teksasem a Kansas i w trakcie wybuchu wojny secesyjnej jedna i druga strona pisze, wysyła swoje, swoich enwoje, wysyła swoich
wysłanników do plemion indiańskich znajdujących się na terenie terytoriów Indian z prośbą o przyłączenie się do wojny. I paradoksalnie, albo może nie paradoksalnie, większość, bo prawie 30 tysięcy przedstawicieli pierwszych narodów przyłącza się do Konfederacji, do Skonfederowanych Stanów Zjednoczonych. I zakładają, są tworzone całe bataliony tubylczej ludności, która walczy po stronie Konfederacji, walczy z Unią. I powód jest dosyć prosty, dlaczego tak się stało. Chociaż to jest tak, że w wojskach unijnych również służą przedstawiciele pierwszych narodów, ale Konfederacja ma, skonfederowane Stany mają świetną kartę przetargową. My nie znosimy Unii, wy nie znosicie Unii, ponieważ Unia was zabijała, dawali wam kocyki żdżumom i zasadniczo zepchnęli was do tych niewielkich terytorium, kiedy to wszystko było kiedyś wasze. My nie jesteśmy nimi, oni są źli, my jesteśmy dobrzy. Jeśli pomożecie nam wygrać wojnę, to my wam damy tyle ziemi, ile potrzebujecie, bo my już mamy swój kraj, nie potrzebujemy go, zabierzemy Unii. Chociażby plemię Cheroków totalnie na to idzie. I duża część, mówię, prawie 30 tysięcy służy w Armii Konfederacji. W ogóle można znaleźć w internecie flagi, battle flagi właśnie całych regimentów należących do pierwszych narodów, które walczą z Unią. Nie słyszymy o tym zbyt dużo, ponieważ faktycznie te tereny mają miejsce, te walki, w których oni biorą udział, są właśnie gdzieś na terenie Kansas, są właśnie gdzieś na terenie Indiany obecnej, na terenie Missouri, ale to są takie miejsca, gdzie w ogóle wojna jest cichutka i tam się niewiele dzieje, więc oni też przeszli bez echa trochę, jeśli chodzi o ich udział. Kolejnym aspektem to jest kwestia. I to jest dosyć interesujące, powiem o tym od razu w tej chwili. To jest kwestia związana z czarnoskórymi. Bo tak jak sobie zauważyliśmy, południe to jest 5 milionów mieszkańców. I jak tylko wybucha wojna secesyjna w 1861 roku, łatwo jest zobaczyć dysproporcje możliwości militarnych jednej i drugiej strony. Natomiast to, co jest interesujące, to jest to, że nieprawdą jest, że Konfederacja nie myślała o wcieleniu czarnoskórych do wojska. Ponieważ myślano o tym. Ba! Doszło do tego. Prawda jest taka, że czarnoskórzy służyli w konfederackim wojsku znacznie wcześniej niż w armii Unii. Tutaj trzeba spojrzeć na to trochę przez taki pryzmat specyfiki, ponieważ mówimy o Luizjanie. Nowy Orlean jest super specyficznym miejscem, jeśli chodzi o kwestie kultury, nawet nawet w skali całego południa. Jest to stan stricte niewolniczy. Jest to główny hub handlu niewolnikami. Większość niewolników, które trafia do Ameryki, trafia przez Luizjanę. Natomiast należy pamiętać o tym, że miejscowi czarni różnią się od innych czarnych. To znaczy, mamy bardzo dużą społeczność czarnoskórą, która w rzeczywistości jest wymieszana z białymi, która jest w stanie bez żadnego problemu dwa pokolenia wstecz powiedzieć, że ich ojcem był arystokrata, który usynowił ich dziadka, i oni tak naprawdę są arystokratami, i oni są trochę gorsi od białych, ale zdecydowanie lepsi od czarnych. I chociażby jeden z pierwszych oddziałów milicji obrony Luizjany, który zostaje powołany, jest w pełni składa się jakby z czarnoskórych obywateli miasta, z wolnych czarnych mieszkających w Luizjanie. Oni nigdy nie biorą udziału w otwartych walkach, za wyjątkiem oblężenia i zajęcia portu Luizjany przez marynarkę Unii, gdzie tak naprawdę oddają ze dwa strzały, potem poddają się i przechodzą na drugą stronę i walczą po stronie Unii. To jest zupełnie inna historia, ale trzeba zauważyć, że Konfederacja miała czarnoskórych żołnierzy jako pierwsza. Taka ciekawostka. Dosyć z mojej perspektywy interesująca. Tutaj jeszcze patrzę na swoje rzeczy.
W ogóle o Luizjanie będziemy jeszcze mówić w późniejszym etapie. To jest tak, żebyśmy sobie zwinęli tą prelekcję do końca i zobaczyli jeszcze pewne rzeczy. To jest tak. Lincoln zostaje wybrany na prezydenta, ale czas jego inauguracji na prezydenta trwa. Ponieważ jak tylko zostaje wybrany w 1860 roku, pojawia się cała masa listów z pogróżkami, są próby zabójstwa, jakby nie ma łatwo. Więc w ogóle jego dojazd do Waszyngtonu na inaugurację jest super przedłużony i on się musi ukrywać, jeździć w przebraniach, żeby dojechać do Waszyngtonu i zająć stanowisko prezydenta. W tym samym czasie pierwsze Stany podpisują listy secesyjne i odrywają się od Stanów Zjednoczonych i bardzo szybko ogłaszają swojego własnego prezydenta, którym zostaje Jefferson Davis. Ciekawe jest to, że Jefferson Davis zostaje zaprzysiężony na prezydenta skonfederowanych Stanów Zjednoczonych, zanim Lincoln zostaje zaprzysiężony jako prezydent Unii. Więc Konfederacja działa bardzo szybko. To, w jaki sposób działa szybko, jest chociażby przykładem też na to, że mają zupełnie inny sposób na to, jak zorganizować swój nowo powstający kraj, który bardzo szybko się rozrasta. I dołączają do tych pierwszych stanów kolejne, łącznie właśnie z Luizjaną, Teksasem, Florydą, Arkansas, Mississippi, Alabamą, Georgią, Karoliną itd., itd. Szybko zostaje ustabilizowany stolica w Richmond. Paradoksalnie, może nie paradoksalnie, Richmond jest, jak się patrzy na mapę, Richmond jest super blisko Waszyngtonu, więc to są w ogóle bardzo bliskie punkty i to będzie jednym z głównych elementów tego, że wschodnie wybrzeże jest takim naładowanym bitwami i problemami terenem. Natomiast oni się szybko organizują i postanawiają, Konfederacja postanawia, że będzie prowadziła zupełnie inny rodzaj polityki wewnętrznej niż Unia, ponieważ Konfederacja postanawia, że będą mniej kontrolować swoich urzędników. Więc tak naprawdę, kiedy zostaje powołany przedstawiciel jakiegoś departamentu, on dostaje pełną autonomię w działaniu. Co bardzo mocno przyspiesza działania. Chociażby zanim jeszcze Unia się zorganizuje do wojny, to Konfederacja już ściąga sprzęt wojskowy z Wielkiej Brytanii, żeby wzmocnić swoje szeregi. Rebelianci dowodzeni przez tych generałów, którzy są weteranami wojny meksykańskiej, bardzo szybko zaczynają zajmować forty i składy z bronią i amunicją na terenie, które należą do armii unijnej, ale leżą na terenie skonfederowanych Stanów Zjednoczonych. To się dzieje w Tennessee, to się dzieje w Arkansas, to się dzieje na terenie Mississippi. Dochodzi do dużej ilości aktów właśnie przejęcia własności wojskowej, która szybko trafia w ręce rebeliantów i szybko trafia w ręce nowo powstającej armii skonfederowanych Stanów Zjednoczonych. Tutaj Lincoln podejmuje, po tym jak pierwsze pięć stanów się skonfederowało, podejmuje radykalne działanie, które przyspiesza całość sytuacji, ponieważ każe powołać do wojska z terenów Virginii, Karoliny i Georgii 75 tysięcy rekrutów, co jest pierwszym aktem poboru wojska. I to się super nie podoba. I przyspiesza absolutnie cały proces secesji i odrywa kolejne stany. Co jest też śmieszne, ponieważ z jednej strony jest to powód, że te stany zaczynają odrywać się od federacji, ale pierwsza rzecz, którą robi Jefferson Davis po tym, jak zostaje prezydentem, to jest podpisuje listy poboru do wojska na 100 tysięcy żołnierzy, ponieważ muszą szybko utworzyć armię i walczyć z przeciwnikiem. Więc taka to historia. Żeby nie było, od razu szybko pojawiają się nowe podatki, które mają zasilić kasę oczywiście nowo powstałego rządu, więc chociaż Stany Południowe rezygnują z bycia częścią federacji, bo podatki, bo draft, bo cokolwiek, to i tak to się wszystko pojawia u nich, bo nagle muszą prowadzić wojnę ze swoim przeciwnikiem, którego nagle mają. No i oczywiście zaraz po tym, jak pojawia się list poboru na 75 tysięcy, dochodzi faktycznie do rozłamu, jest dużo zamieszania i dochodzi do pierwszej bitwy, tak naprawdę potyczki w gruncie rzeczy tej wojny, którą uważa się za początek wybuchu wojny secesyjnej, czyli atak na Fort Sumter. Fort Sumter znajdował się na terenie Karoliny Północnej,
południowej, na terenie Karoliny Południowej. Fort jest unijny. Milicja razem z obywatelami miasta ostrzeliwują fort z działu. Fort się poddaje i uważa się, że to jest początek wybuchu wojny. Że jest to pierwsza. To jest bardzo zabawne. Faktycznie Konfederacja się znacznie szybciej organizuje i rozpoczyna tą wojnę. I zaczyna pierwsze działania. I o tym będę mówił na następnym spotkaniu, ale pierwsze lata wojny są w stanie pokazać, że to wcale nie jest tak, że Konfederacja walczyła o przegraną sprawę. Ponieważ naprawdę to, w jaki sposób podeszli do kwestii wojny i tak jak dużo mieli szczęście na samym początku, pokazuje, że ta wojna naprawdę miała dla nich sens. Tak powiem, z tej perspektywy. I dlaczego mówię szczęście? Przede wszystkim jest tak. Nagle się okazuje, że kiedy powstają skonfederowane Stany Zjednoczone, większość najlepszych oficerów, głównie większość młodych weteranów wojny meksykańskiej, postanawia przyłączyć się do armii skonfederowanej, ponieważ właśnie pochodzą z terenów południowych i przechodzą na stronę Konfederacji. I to są świetni generałowie, którzy nie mają sobie równych praktycznie po stronie Unii. W Unii zostaje cała masa starych dziadów, która nie jest w stanie podejmować szybko żadnych decyzji i tak naprawdę ma nadzieję, że ta wojna się skończy, zanim się zacznie, bo Konfederacja sobie odpuści. Więc to jest pierwszy przykład tego, jak dużo mieli szczęścia. Druga kwestia jest taka, że wewnątrz rządu, który powstaje, rządu unijnego, jest bardzo duża frakcja ludzi, którzy są absolutnie niezadowoleni z tego, że Lincoln wygrał prezydenturę i zanim Lincoln podejmie jakiekolwiek działania i będzie w stanie prowadzić tą wojnę, musi w sposób absolutnie tyraniczny aresztować, podpisać papiery, że jest wojna, będąc dowódcą w trakcie wojny, liderem w trakcie wojny, prezydentem w trakcie wojny, jest w stanie trochę pod pretekstami aresztować swoich oponentów politycznych i dopiero jak się zamiecie całą sprawę jakby w Waszyngtonie, dopiero jest w stanie prowadzić dalsze działania, które sprawiają, że Kentucky, Missouri i Kansas zostają w pełni w pierwszych latach jakby zajęte i tam się naprawdę ten rzut jest ogromny. To, że udaje im się Konfederacji przez długi czas utrzymać dobre relacje z Wielką Brytanią i faktycznie ściągnąć bardzo dużo sprzętu i bardzo dużo doradców tak naprawdę z Wielkiej Brytanii, zanim zostanie wprowadzony plan Anaconda, którego celem jest zablokowanie wszystkich portów konfederackich, to wszystko udaje się, to wszystko zdąża trafić tam, gdzie powinno trafić. Więc no i oczywiście pierwsze bitwy, które się toczą, wszystkie są wygrane przez, większość z nich jest wygrana przez Konfederację. Mówimy oczywiście o tych ważniejszych bitwach, bo trzeba pamiętać o tym, że wojna toczy się na całej granicy, ale tak naprawdę to, co się dzieje najważniejszego, to jest na terenie Virginii, na terenie Waszyngtonu, na terenie Kentucky i Tennessee. Tam jest główna część tej wojny. To, co się dzieje w Arkansas i dalej, czy na terenie Mississippi, tam, gdzie sobie na początku hasa generał Grant, jest mniej ważne. Ważna jest ta droga do Waszyngtonu. Zresztą już w pierwszym roku Armia Konfederacji znajduje się rzut beretem od Waszyngtonu, ale nie jest w stanie ruszyć dalej, więc musi się wycofać. Chociaż wydawało się, że już w pierwszym roku udaje mi się absolutnie przypadkowo, ponieważ między Virginią a Waszyngtonem jest takie, to się bodajże nazywa Shalindor Valley. Taka bardzo specyficzne ukształtowanie terenu, które pozwala przemknąć się niezauważenie przez dużą część stanu Waszyngton i Virginii. I tak naprawdę dużo lasów, dużo pofalowanego terenu i bardzo łatwo jest unikać wzroku przeciwnika. Więc mieli dużo szczęścia na samym początku.
Ono się wypaliło, ale to będziemy o tym mówić później. No dobrze. To było chyba tyle, jeżeli chodzi o kwestię pierwszej części. Na pewno o czymś zapomniałem przy drugim nagraniu, ale myślę, że powiedziałem o wszystkim, co chciałem powiedzieć w tym przypadku. Ja wam serdecznie dziękuję w takim wypadku za to, że mnie wysłuchaliście.